Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Software Inc. No i jak widzicie, ostatnio nam się udało wydać pierda, dosłownie, tak nazywa się nasza super aplikacja muzyczna. Chyba tak to było właśnie. No i troszeczkę nam się udało, szczerze mówiąc, tym. Mamy bardzo dużo bugów, jeśli chodzi o to, ale sprzedaży mamy, wiecie, od cholery jeszcze więcej. Z czego co mi wiadomo, to my sprzedaliśmy tego jakieś chyba właśnie 12 tysięcy, o tu jest, tak, prawie 12 tysięcy, jeszcze mamy 40 niecałe tysięcy egzemplarzy do sprzedania, więc nie ma co się martwić o to, chociaż teraz widzę, że artyści kompletnie nic nie robią, bo nie są, wiecie, przypisani do programowania i te sprawy, więc będziemy musieli chyba po prostu zmienić im na chwilę, żeby po prostu byli naszymi programistami, ale szczerze mówiąc, lać na to. Co my byśmy chcieli zrobić dalej? Wiecie, bo tutaj marketing się skończy i w ogóle hype spadnie, już nikt nie będzie chciał oglądać w ogóle tej aplikacji, bo wszyscy będą znali lepsze i tak dalej, i tak dalej. Co byśmy chcieli robić dalej? Zobaczmy, czego jest mało na rynku. Wejdźmy w typy aplikacji. Nie ma w ogóle edytorów 3D, ale my chyba, z czego mi wiadomo, mamy już odblokowane 3D. Nie mamy. Nie wiem, kiedy 3D wchodzi, ale wchodzi naprawdę bardzo wcześnie w grze. Mam nadzieję, że w 84 albo coś w tym stylu. Jeśli tak, to zrobimy sobie super duper system 3D editor. Tak, więc... ta babka jest w stresie najwyraźniej. I to takim hardkorowym stresie, a czemu? Przecież normalnie było wszystko i dalej. Okej, okay, bardzo lubisz gadać z swoimi teammate'ami, ale o co ci chodzi? Okej, okay, ten pokój jest cichy i fajny, kocham pracować, to miejsce wygląda zacnie, kawa jest bardzo dobra i bardzo lubię pracować z moim teamem. Aha, bo ty jesteś bardzo stresset, okej. Okay. Czy możemy cię wyrzucić? Chyba nie za bardzo. Patrzcie, w ogóle 3D. Ciekaw jestem, czy ja mogę ich przeszkolić w tym momencie na 3D. Było takie fajne. Byśmy już wiedzieli co i jak i w ogóle byśmy zrobili jeden z najlepszych systemów, jakie właśnie, jakie mogą być z tego. Z programiści, ja bym was zaznaczył wszystkich i sprawdził, czy ja mogę was przeszkolić już na 3D. Weźmy sobie tutaj, tak, mogę was szkolić. To nie jest najgorszy pomysł, więc wyślemy was na 3 miechy aż, żebyście się uczyli, wszyscy idą sobie. Artyści, tak samo, zaznaczam wszystkich i idziecie się uczyć 3D na 3 miesiące. I chciałbym, żeby support, najwyraźniej mamy tylko dwóch ludzi ze supportu. I oni chyba są w ogóle marketingiem. Co nie? Z czego mi wiadomo. Możemy zresztą sprawdzić, na przykład jedziemy tutaj i wasz marketing jest zarąbiście wysoki. To mi się podoba. Ale ja chciałbym, żebyście poszli na designera i właśnie przeskoczyli, wyuczyli się 3D jako designer. Jeśli nie wiecie, o co chodzi w designerach, to już od razu wam mówię. Ogólnie jest takie coś, że gdy produkujemy nasz pierwszy, znaczy w ogóle jak produkujemy nasz system, wyskakują tutaj obok informacje, co musimy, wiecie, do przodu dać. Na przykład 3D i algorytmy. I wtedy właśnie designerzy robią coś takiego, że po prostu ten level bardzo wysoko leci. No i im więcej, tym lepiej, tym aplikacja, zresztą w ogóle program, po prostu będzie działać lepiej, będzie wyglądał lepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo dobre. Więc chcemy mieć designerów. Nie będę się tutaj, wiecie, rozgadywał za bardzo, jeśli o to chodzi. Po prostu będziemy przeskakiwać najwyraźniej 3 miesiące aż, bo tyle osób wysłaliśmy do szkoły. Więc przeskoczymy kolejny dzień. Tutaj niestety będziemy mijać bardzo dużo błędów w naszej aplikacji, no ależ trudno się mówi. Póki pieniądz się zgadza, to ja tam nic nie mówię. Będzie 700 tysięcy. To jest, są dobre naprawdę ilości pieniędzy, ale to nie jest to, na co ja się szykuję. W sensie, to nie jest to, na co ja się szykowałem. Bo ja naprawdę w swoim gameplayu, w sensie w swoim save'ie, mam coś takiego. Właśnie, już support nie daje rady, no i tutaj bardzo dużo błędów się omija, niestety. Wracając, w swoim save'ie, ja wydając jedną aplikację, jestem już w stanie zarobić nawet 100 milionów jednego miesiąca. Więc pomyślcie sobie, ile to jest w tym momencie 700 tysięcy w porównaniu do 100 milionów. No, niestety. Będziemy musieli na to poczekać jakiś czas. Widzę, że teraz ludzie wrócili i lecą z pierdem.
O, to bardzo źle teraz zabrzmiało, ale już trudno się mówi. Więc ponaprawiajcie to, co musicie. Więc chyba, z czego wiadomo, jesteście teraz bardzo dobrze przeedukowani. Teraz zobaczmy sobie, jest 3D, nie ma 3D. Jest jeszcze 2D na szczęście, gdybyśmy to wszystko chcieli. Tego jeszcze nie ma. Jeszcze operating system potrzebujemy jakikolwiek, więc weźmy ten, co ma najwięcej ludzi. Zobaczmy, ty nie masz odblokowanych tego. Gdybym was wszystkich zaznaczył, może ktoś ma już odblokowane video editing? Najwyraźniej chyba niestety nie ma. Więc usunę was wszystkich. 4 remów, ok. Więc gdybyśmy chcieli robić program 2D, potrzebujemy tylko i wyłącznie 2D. Ale za to, gdy będziemy chcieli zbudować 3D, będziemy potrzebowali także lekko algorytmów, tak mi się wydaje. A jeśli nie, no to fajniej nawet, szczerze mówiąc, bo wtedy oczywiście nie będziemy musieli się nic pierdzielić z tym. Ale dobra, zobaczmy jeszcze tak na szybkiego, czy nasi ludzie potrafią robić 2D, jeśli są designerami. Widzę, że nasi programiści nie za bardzo to umią, artyści może także nie potrafią, no i support prawdopodobnie będzie umiał. Nie, oni tylko 3D umią. Aha. No to chyba was wyślę po raz kolejny na małą edukację, jeśli chodzi o designerów. Będziecie się uczyć 2D. Na 3 miechy wypad. Supportu nie będę wysyłał, bo oni są potrzebni mi tutaj. Was wszystkich też wyślę, wyedukujemy was na designerów na 2D. Zrobimy jeszcze w międzyczasie system, znaczy tam 2D po prostu, editor. Bo wydaje mi się, że mamy wystarczająco ilość czasu, żeby jeszcze zbudować jakąś aplikację, wysłać, dostać z tego pieniądze i potem robić jeszcze dalej lepsze systemy, więc spokojnie. Wyraźniej 2 ludzi poszło na wakacje. Widzę, że mamy za mało płyt, żeby sprzedawać, więc zamówimy, myślę, 5000. Nie będę tutaj dawać zbytnio dużo, bo widzę, że też bardzo sprzedaż spadła, jak widzicie. Mamy 380 tysięcy, a tu nagle 60 tysięcy, no i to troszkę nie za bardzo. Ale luzik. To jeszcze bym przepisał support, żeby oni coś, cokolwiek z tego robili. Okej, po króciutkiej przerwie wracamy z powrotem do naszej gry. Ale dobra, ogólnie widzę, że gra mi informuje, że iż ponieważ mamy za mało płyt do sprzedaży, co jest prawdą, więc myślę, że kupimy teraz 7500 po prostu. I teraz myślę, że no, na pewno raczej nie zabraknie. Nie zabraknie płyt, żeby oczywiście je sprzedawać. Co troszkę się by mijało z celem, bo oczywiście musimy mieć coś, co sprzedajemy, żeby zarabiać z tego pieniądze. Jak widzicie, mamy 3,5 miliona mniej więcej w tym momencie, co mi się bardzo podoba. Widzę, że mamy support do super duper system. Czy my to potrzebujemy? Tam praktycznie już ludzi nie ma, więc wypadł mi z tym. I tutaj chciałbym, żebyście głównie skupili się na support pierda. No, jakkolwiek znowu to brzmi. Dobra, widzę, że tutaj mamy mały drop. 11 tysięcy, tylko tutaj 200 tysięcy dostaliśmy z jakiegoś powodu. Co tu gra? Co to wypisało? Nawet nie wiem, o co chodzi. Dobra, sprawdźmy, ile sprzedajemy tych płyt miesięcznie. Więc kupiliśmy 7500, stało nam 4800, więc poszło troszeczkę. Może nie tak dużo, faktycznie, jakieś 3000 niecałe. Więc spoko, podoba mi się to. Widzę, że marketing też już dał radę. W ogóle przeskoczmy ten dzień, po co czekać, oczywiście. Mam nadzieję, że... O, właśnie. Mam nadzieję, że ludzie dosyć szybko wrócą. Właśnie to zrobili. Więc, ile mamy tam aktywnych ludzi jeszcze? 8 tysięcy. Dobra, to teraz sobie posprawdzajmy. Programiści. Zaznaczę ich wszystkich. Macie audio bardzo dobre. Co mi się bardzo podoba. Ale nie macie... A nie, dobra, macie 3D na szczęście. Uff. Dobra, więc my będziemy chyba jednak czekać. Jest oktober, november, december. Więc całe 3 miesiące. Łącznie z tym, żeby prawdopodobnie 3D edytor został już dodany. Więc będziemy czekać na to, myślę. Więc w sumie, chwila, jak zostało 3 miesiące, to wyślę was jeszcze raz na edukację. Wszystkich was, programistów, zaznacz wszystkich, educate, myślę, że... programistów oczywiście wyślemy na jakieś może algorytmy albo network, czyli tak wiecie, internet i te sprawy.
albo po prostu pójdziecie na 2D, bo 2D jest bardzo przydatne. Widzę, że też mały wiek macie, co mi się podoba, bo ja na swoim save'ie w ogóle, tak a propos, zrobiłem coś takiego, że kupiłem bardzo dużo ludzi, tam było ich nawet 20, mi się wydaje, coś w tym stylu. I wiecie, szkoliłem ich non-stop, tak żeby, wiecie, to byli najlepsi ludzie, jakie istnieją na świecie, właśnie, którzy będą umieli robić, co mi każe. No ale ogólnie potem się okazało, że wszyscy nagle poszli na emeryturę. Ja tak patrzę, o co chodzi, a tu na przykład jak ten typ, 55 lat, 52 lata. Tylko tam zamiast 50 były cały czas 60+, więc naprawdę ja tutaj się wtedy wkurzyłem. Wydałem mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu, bo nawet chyba 2 lata w grze. A to się okazało, że wszyscy idą na emeryturę, więc ekstra. Dobra, artystów wyślemy, myślę, na 2D także, ale dla nich, oczywiście dla artystów, będzie artystyczny egzamin, czy coś w tym stylu. Czy was musimy do czegoś wysyłać? Macie 3D w designerze. Myślę, że to tyle, no nie będziemy się rozdrabniać tutaj, żeby każdą małą pierdołę kupować, więc olejemy to, myślę. Ile my zarabiamy tak z ciekawości? 68 tysięcy teraz, no to nie jest tak super dużo, ale zawsze coś. Dobra, wy śpicie. Dlaczego wy śpicie? Podobnie, że po prostu jesteście artystami, nie macie co robić w tym momencie. Jest to pewne rozwiązanie, faktycznie. No dobra. Widzę, że tylko designerzy w tym momencie zostali. Nie, oni są kurde marketingiem, nie designerami. Dobra, powiedzmy, że support został. No ale tu widzę marketing, dosyć szybko zrobią. Tutaj te wszystkie bugi będą przechowywać, żeby przypadkiem nie zniknęły. I w ogóle. Ile nam zostało jeszcze? 1900. Dobra, to kupmy jeszcze więcej. Nie, nie support, order. Kupmy jakieś 5000. Pewnie się nie zwróci. Tak mi się to wydaje, ale szanić to. Przeskoczmy kolejny dzień. Widzę, że kolejne pensje chcą podnieść. A tym typowi co się stało? Jak oni normalnie tak stoją, to ci najwyraźniej, nie wiem, zaliczano zgona czy coś w tym stylu. Dobra, akceptuję dla nich wszystkich. $600 więcej na miesiąc będę płacił. No ale spoko luz, to przecież nasi ludzie, najlepsi kurde ludzie na świecie, jeśli chodzi o ich własną pracę. Więc gościu się cieszy, bo dostał podwyżkę. Jej! Okej, więc 3D masz bardzo dobre. Job satisfaction. W ogóle wszystko jest tutaj fajne. Na fajnym levelu, powiedzmy. W ogóle, czy bym mógł w stanie jakoś podnieść wam to wszystko tutaj, wiecie, elegancję tych pokoi. O, jak to ładnie powiedziałem. Nie wiem, czy szczerze mówiąc da się coś takiego zrobić. Możemy przejść tutaj, posprawdzać może jakieś, nie wiem, co się będą, na przykład telewizor, ale to dopiero od 95. No, ale to by było fajnie, bo naprawdę environment podnosi, czyli otoczenie. Dodaje troszeczkę skilla i szybkości działania. Więc fajnie, przydałoby się to mieć. Widzę też, że roślinki dają troszkę humoru im, troszeczkę wody chyba też najwyraźniej i bardzo, bardzo mocno otoczenie podnoszą, więc kupmy, myślę, jedno dla każdego pokoju. Nie będzie to większego problemu. Oczywiście każdy z was chyba kawę by potrzebował, co nie? Wy tu kawy nie macie. O, to nie. Oczywiście musimy kawę jakoś tam postawić. Jakoś zmieścimy, mam nadzieję. Kupiemy w tych miejscach i chyba nic nie mamy najwyraźniej. Damy wam najlepsze espresso, jakie istnieje na świecie, bo jesteście najlepszymi ludźmi, więc macie kawę, możecie się napić, może wam troszkę szybkość pracy wzrośnie. Ten na przykład ma 131% efektywności, więc to jest świetne. No dobra, mam nadzieję, że w następnym miesiącu nasi ludziki wrócą, a ja sobie sprawdzę, czy przypadkiem teraz ten odblokował się 3D, bo już rok minął. Nie ma 3D dalej, kurde no. Będziemy musieli chyba na audio ich wysłać. Chociaż możemy 2D w sumie zrobić edytor, chyba że... Czy my robiliśmy kiedykolwiek 2D? Tak więc wszyscy rozpoznają mnie z powodu tego, że mamy najlepsze audio. Tutaj jak widzicie, bardzo się cieszą z powodu... Znaczy, rozpoznają nas głównie z tego, że właśnie robimy jakieś audio tule. Coś narzędzia audio. Gdy chodzi o systemy operacyjne, to bardzo nas lubią z powodu komputerów. W sensie, ci co grają na kopach, bardziej nas lubią, ponieważ w grze możemy oczywiście zrobić system do konsoli i do komputera. A my głównie robimy zawsze do komputeru, więc z tego powodu nas rozpoznają. Ale w sumie myślę, że możemy, tak mi się wydaje, zrobić kolejny audio tool. W sensie po prostu narzędzie audio.
Nie byłoby w sumie to najgłupszym pomysłem, chociaż z drugiej strony to by nic kompletnie nowego nie dodało naszych systemów, bo wiecie, tutaj musimy mieć operating system, czyli system operacyjny, który ma 8 bitów grane. Oczywiście możemy tutaj wszystko połączać, 3D rendering, multi, coś tam, a 8 bit audio. No i właśnie o to mi głównie chodzi. Takie coś byśmy musieli zrobić. Musimy mieć bardzo dobre audio, 3D, 2D i system. Okej, okay. To by było dosyć hardkorowym programem. W ogóle aż 56 punktów do kodu byśmy potrzebowali. No i 5 do art. Więc to jest dużo. Tu mamy 4. Sprawdźmy, gdybyśmy to chcieli. Sprawdźmy programistów, więc zaznaczmy ich wszystkie. Potrzebujemy tak, system nie jest najlepszy, prawdopodobnie po prostu jedna osoba. A nie, wszystkich was będę musiał wysłać na system, dobra, rozumiem. 2D, bardzo dobry, 3D, bardzo dobry i audio, bardzo dobre. Więc was jeszcze wyślę, myślę, na 2 miesiące teraz na system, więc idźcie się edukować. I teraz artystów sobie wybierzemy, zaznaczymy ich wszystkich i tak, 2D, 3D i audio. Tak, czyli oni są bardzo, bardzo dobri, bardzo, bardzo dobrzy, więc ich nie będziemy w ogóle zaczepiać, mi się wydaje. Chyba że wyślemy ich na jakąś edukację, na przykład 3D. W sumie to by się przydało. Chyba że support już ma takie coś. Tak, oni są na 3D. Więc artystów, zaznaczę was, wy macie 2D. Dobra, potrzebujemy system w designie oczywiście. Więc designer, idziecie na system na 3 miesiące. Będziecie miesiąc później niż programiści, no ale myślę, że to przeżyjemy. A zaś support wyślemy na audio. Oczywiście też designer, więc audio, idźcie sobie. Tutaj troszeczkę tych bugów naprawiam, chociaż już dużo osób nie używa mojego systemu, co mi się troszkę nie podoba. Bo wiecie, jeszcze nigdy mi się nie udało zrobić takiego systemu, żeby oni używali przez dekady. Nie ma czegoś takiego, ale jak wejdziemy sobie, przeskoczymy ten w ogóle dzień. Nie ma co czekać, tak chyba ludzi... Nikt nie przyjdzie, tak mi się wydaje, bo wszystkich wysłaliśmy na edukację. Ale dobra, włączmy sobie tutaj. Włączmy na przykład 2D Editor. I teraz patrzcie, tutaj wszystko jest już wyłączone, to już nie istnieje. A teraz znajdźmy jeden program 2D, który działa. Na przykład ten. 121 tysięcy ludzi używa tego systemu. Więc no to jest dosyć mało, ale z drugiej strony naszego na przykład systemu muzycznego używa tylko 2200 osób, więc znajdźmy sobie Audio Tool. Zobaczmy, kto używa tego najwięcej, więc tutaj mamy 131 tysięcy użytkowników. Mój Boże, to jest naprawdę dużo, co oni naprawdę dużo zyski mieli. Ale z drugiej strony, my możemy sobie wejść na przykład we wszystkie firmy, znaleźć sobie taką, która nie jest w sumie tak super droga i nie mają na przykład 400 milionów na banku, tylko na przykład wy... O, patrzcie, my jesteśmy tutaj. Ciekawe. Shadow Club. Najwyraźniej, tak się chyba nazywają. I tutaj sobie włączymy. Ach, kurde, są wykupieni. To niedobrze, ale widzę, że bardzo dużo na minusie osób jest. No cóż, więc może wejdźmy sobie w Stab Corp. Oni mają swoją firmę tutaj. I moglibyśmy kupić za 13 milionów. No cóż, nie stać mnie. To jest za dużo pieniędzy jednak. Więc może teraz wejdźmy sobie jakiegoś nowego twórcę. Na przykład ci. Stick Camp Inc. Oni mają 2 miliony. W zeszłym roku, w sumie pod koniec zeszłego roku założyli firmę. Troszeczkę tam zarobili. Faktycznie mają prawie tyle pieniędzy co my na jednym głupim programie, więc wykupimy sobie to. Wydają właśnie 750 tysięcy, więc zobaczymy, czy to się zwróci. Za niedługo, jeśli wydają jakąś dobrą, na przykład aplikację, jakoś audio, o, to by było fajnie, bo my mamy audio, ale ogólnie gdyby wykupili, znaczy gdyby zrobili taką aplikację i dużo by zarobili, to my dostaniemy tam około 20% z tego, bo my ich sponsorujemy w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo fajne, oczywiście. No ale 750 tysięcy wydaliśmy. Kurde, to jest naprawdę, naprawdę dużo pieniędzy. Dobra, więc ludzie chyba za miesiąc, przynajmniej programiści, powinni wrócić do pracy. No i jak tu wrócą, to zaczniemy program robić, myślę. Okej, widzę programistów, ale damy im jeszcze chwilkę, żeby tam naprawiali, myślę, bugi. Stąd
A poczekamy po prostu jeden dzień, aż reszta ludzi wróci. Czy naprawdę jest sens już tutaj cokolwiek robić z tym? Szczerze mówiąc, nie ma sensu, więc to myślę anulujemy za niedługo współpracę z tymi typami. W ogóle z tym systemem, a nie typami. Dobra, przeskoczmy sobie jeszcze jeden miesiąc i najwyraźniej trzech ludzi pojechało na wakacje. Ekstra, mam nadzieję, że wam ustawiłem, że tylko na jeden miesiąc wakacji możecie pojechać. Może być. Tak więc zatrzymamy czas i stworzymy. Najwyraźniej wszyscy programiści pojechali gdzieś. Piździec. Dobra, spoko. Zaznaczymy wszystko, co nam by się przydało. Naprawdę wszystko. No, oprócz oczywiście tych, co są niedostępne w tym momencie. No bo to jest wiadomo, dlaczego nie jest dostępne. Na przykład networking. Za rok, w zasadzie za pół roku byłby już dostępny, ale my już teraz potrzebujemy tego systemu. Więc damy sobie... A, jeszcze tutaj support zaznaczymy sobie. Damy develop. Jeszcze nie wybraliśmy nazwy. W ogóle, co do nazw. Możecie wymyślać jakieś ciekawe nazwy, może użyję ich w gameplayu. Bo coraz więcej rzeczy będziemy za niedługo produkować. No i coraz więcej nazw będziemy musieli mieć. Do czego oczywiście ja nie jestem najlepszy, jak widzicie. Mamy coś takiego jak pierd. Jak coś takiego w ogóle mogło się przyjąć? Nie mam pojęcia. Ale dobra, zrobimy sobie nowy system operacyjny zwany... Śmierdziel! Tak jest, to jest świetna nazwa. Więc najwyraźniej będziemy robić troszeczkę więcej niż 2 lata ten system. Serio! 2 lata! Nie, to na pewno nie będzie aż tak długo. Damy develop. Więc teraz wszystkich musimy z powrotem zaznaczyć, żeby byli... No, głównie designerami, żeby oczywiście tutaj wszystko mogli mi zrobić, więc damy change roles, damy wam wszystko oczywiście. Programiści tak samo, jeszcze oczywiście wrócą z wakacji, damy wam wszystkie role. No i support chyba wy macie, nie, was też muszę oczywiście zmienić na wszystkie role. No i róbcie to. No i to leci. W sumie nie najgorzej. Mogło być troszeczkę szybciej, ale ja tam nie jęczę. Powinno dojść tak myślę w 2-3 miesiące. Spoko, mi się podoba. Ale na chwilę obecną mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.